Kontynuujemy naszą wędrówkę po miejscach, gdzie przebywają sportowcy z Gliwic. Dziś jesteśmy w Grapap i rozmawiamy z kim? Tomasz Wróbel, zawodnik GTK Gliwice. Świetnie. Tomek jest naszym kolejnym gościem w programie. Tomek, no, rozmawiamy sobie w tych rozmowach, poruszamy różne tematy. Zaczynamy, ty jesteś taką jeszcze może nieznaną postacią w Gliwicach, tak? No, jak zresztą większość tutaj koszykarzy, dopiero budujecie tą swoją markę i te swoje nazwiska. Powiedz mi więc, no tak kilka słów o sobie. Skąd tu się wziąłeś w ogóle w tym mieście, w tym klubie? Jak się tu znalazłeś? Jak się znalazłem? Jak transfery się dzieją w świecie koszykarskim, tak jak wszędzie, w piłce nożnej. Dostałem propozycję z GTK Gliwice, plan długoterminowy, tak jak w tym roku, to już jest powiedzmy ten docelowy rok walki o pierwszą ligę. Zgodziłem się, przystałem na te warunki i jestem tu i cieszę się, że reprezentuję barwy GTK. To powiedz mi w takim razie, jak zaczęła się twoja przygoda z koszykówką, ze sportem? Były plany, możesz zostać i uprawiać inną dyscyplinę? Nie, no były plany wybiegać zawsze po szkole na boisko i się wyszaleć, a tak jak każdy młody człowiek w szkole podstawowej zajęcia z WF-u prowadzi trener, który ma swoją ulubioną dyscyplinę. Ja miałem trenera Mariusza Mijasa, który zaszczepił we mnie miłość do koszykówki, prowadził SKS-y, potem była to drużyna MKS-u Zabrze, gdzie tam w różnych rozgrywkach młodzików, potem juniorów starszych reprezentowałem barwy i tak zostało do dzisiaj. Nie było żadnej innej dyscypliny. Po prostu tak zostałem ukierunkowany i tak to trwa do dzisiaj, ta przygoda z koszykówką. Rozmawiając ze sportowcami, to zawsze ktoś się do tego sportu zaraził, niekoniecznie trener, nie wiem, mama, tata, siostra, brat, bo uprawiali, starsi uprawiali jakiś sport. U ciebie też w rodzinie ktoś uprawiał sport? Nie. Nie miałem żadnych, że tak powiem, znanych rodziców, którzy reprezentowali barwy jakiegoś klubu. Po prostu, tak jak mówię, no, trener Mijas tak zaszczepił miłość w koszykówce, to on mnie ukierunkował w tym kierunku i tak jak mówię, została koszykówka, nic więcej. Głównie właśnie dzięki trenerowi. Mi się kojarzy koszykarz jednak z osobą wysoką. Ty, nie każdemu, ty masz 1,80 m powiedzmy wzrostu. W kapeluszu, tak, więc nie jest to imponujący wzrost, jak na oczywiście, jak na koszykarza, a radzisz sobie no, na parkiecie bardzo dobrze, tak przynajmniej mówią twoi koledzy, mówią trener, jesteś tutaj wiodącą postacią, czyli ten wzrost nie ma takiego znaczenia? To znaczy, ja nie mam z tego powodu żadnych kompleksów, nie czuję, żeby na tym etapie rozgrywek, bo wiadomo, jeżeli byłaby to wyższa liga, może nie w pierwszej lidze, ale już w Ekstraklasie na pewno te słabsze warunki fizyczne przeszkadzałyby, by, że tak powiem, rywalizować na tym najwyższym poziomie. No, ale teraz nie mam z tym żadnych najmniejszych problemów. Mam nadzieję, że to rywale mają problemy z moim wzrostem, że szybkość, że po prostu lepiej. Szybszy jestem, skoczniejszy, może bardziej gram głową. Także nie mam z tym najmniejszych problemów. No wzrost nie jest najważniejszy. Jakby był wzrost, to sami wysocy ludzie by uprawiali sport. Ale na to wszystko składa się wiele elementów. Także charakter, praca przede wszystkim. Czyli do ciebie pasuje takie powiedzonko brave heart, waleczne serce na parkiecie? No chciałbym, żeby moja gra charakteryzowała się właśnie takim poświęceniem, walką do końca. Że jest to dobre określenie, które mi osobiście pasuje, a jak ludzie uważają, to już nie ma na to wpływu. Każdy sportowiec ma jakiegoś swojego idola, ty masz? Idola. Może nie idola, kiedyś, może w młodszych latach. Teraz na przykład, jeżeli chodzi o koszykówkę, bo głównie interesuję się koszykówką, oglądam, analizuję. Jeżeli chodzi o koszykarzy, to Krzysztof Szubarga. Trochę lepsze warunki fizyczne od moich, ale bardzo dobry przegląd pola, duża odporność psychiczna. On się przede wszystkim charakteryzuje właśnie walecznym sercem, rzuca się na każdą piłkę.
to jest zawodnik, na którym chciałbym się wzorować. W życiu każdego sportowca są momenty miłe, ale też i momenty trudne. Był już taki moment, kiedy chciałeś przestać być koszykarzem może? Nie. Jeszcze powiem tak, mam wielu kolegów, którym przydarzyła się kontuzja. I to jest, że tak powiem, taki element, który może przyblokować, że tak powiem, karierę czy przygodę z koszykówką. I ja póki co nie miałem i odpukać naprawdę, dziękuję Bogu, że nigdy mi się coś takiego nie przydarzyło. I póki zdrowie dopiszę, to na pewno będę biegał po parkiecie. Mhm. Dużo tych klubów było w twojej karierze? Zabrze, klub, który mnie wychował. Potem była Rosa Radom, z którą awansowaliśmy do pierwszej ligi. Po Rosie była MKS Dąbrowa Górnicza. No i teraz trzeci sezon tutaj w GTK w Gliwice. No, sportowo ten sezon zapowiada się najbardziej obiecująco chyba z tych lat, które tu spędziłeś do tej pory, tak? Tak, pierwszy sezon był taki, powiedzmy, byliśmy w środku tabeli, walczyliśmy jak mogliśmy, wiadomo, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, personalnie wyglądaliśmy nie za ciekawie, nie na każdej pozycji była odpowiednia ilość zawodników, były potem zmiany trenerów różne, także pierwszy sezon za nami. W drugim sezonie walczyliśmy półfinał, przegraliśmy z Katowicami, AWF-em, AZS-em. Niestety szkoda, można było się włączyć, zrobić czarnym koniem, zrobić niespodziankę, niestety nie udało się, ale w tym sezonie już otwarcie mówimy, że my, GTK, chcemy awansować do pierwszej ligi, mamy odpowiedniego trenera, mamy odpowiedni zespół, mamy odpowiedni zarząd klubu, także mówimy otwarcie, że chcemy awansować i wygrywać każdy kolejny mecz i w przyszłym roku zaprosić wszystkich kibiców na mecze w pierwszej lidze, gdzie na pewno będą dużo bardziej elektryzowały, będą dużo bardziej ciekawsze niż te, jak tutaj w niektórych meczach wygrywamy 30-50 punktów, także to nie jest to, czym chcielibyśmy, co chcielibyśmy pokazywać. Chcielibyśmy pokazywać walkę w pierwszej lidze o jak najwyższe cele i mam nadzieję, że uda nam się dokonać tego awansu. To powiedz coś o tym więcej o tych kolegach z GTK. No, pewnie nie będziemy tu przedstawiać każdego, bo by nam czasu zabrakło. Szkoda, bo mam wiele ciekawych historii na ten temat. Moglibyśmy tutaj posiedzieć naprawdę długo. To może kiedyś indziej, a na pewno, ale kto taki jest najbardziej znany na arenie, przynajmniej ogólnopolskiej, z tych, co teraz tutaj grają, chłopaków, twoich kolegów? No, mamy tutaj, dołączyli Michał Nikiel i Artur Donigiewicz z ekstraklasowej Rosy Radom, z którym miałem przyjemność też grać w Radomiu. Na pewno są rozpoznawalne postacie. Emil Podkowiński, wychowanek chyba Rosy Radom, ale z tamtych regionów. Tutaj kto jeszcze taki bardziej znany? Mamy Grzegorz Podulka, tej osoby chyba nie trzeba przedstawiać tutaj w Gliwicach. Drugi trener Stanisław Mazanek, też bardzo znana postać koszykarska. Reszta chłopaków to no, tak jak mówię, no, brakowałoby czasu, żeby opowiadać o każdym i tak jak mówię, no, mamy naprawdę mocny zespół, Artur Grygiel, Piotr Kąsek, Łukasz Ochodek, musiałbym wszystkich po kolei wymieniać, także mało. Życie sportowca polega między innymi na podróżach, wyjazdy, hotele czasami, noclegi. No, z tego co wiem, to masz żonę i lada dzień spodziewasz się potomka i jak w domu rodzina znosi twoje wyprawy na mecze i twoją nieobecność? Źle, bardzo źle. Jest to mi wypominane na każdym kroku, ale jak zaczęliśmy się ze sobą spotykać z Dorotą, było powiedziane, że ja mam taki zawód i przeakceptuję, zgodziła się, trochę cierpi na tym rodzina, ale nie jest to pierwsza liga, tych wyjazdów nie ma tak dużo, także zaraz tutaj, jak skończymy rozmowę, lecę szybko do domu, przytulić żonę, pocałować dzieciaka, który jest w drodze, córeczkę Marysię i tak jak mówię, no nie jest to, żonie to na pewno nie odpowiada, tak? Może jest po to, żeby był w domu, a nie po to, żeby weekendy, wiadomo. Treningi koszykarza poniedziałek, piątek, tak? Do tego w sobotę przychodzi mecz, czasem wyjazd, niedziela odnowa biologiczna, także to jest cały tydzień zajęty i żona na tym troszeczkę cierpi. Twoje najbliższe plany już znamy.
awans z GTK Fluor Gliwice do pierwszej ligi, natomiast są jakieś dalsze plany sportowe, jakieś marzenia może? Co jest po pierwszej lidze? Po pierwszej lidze jest chyba ekstraklasa, no to czemu by nie awansować za 3 lata do ekstraklasy, ale tak bardziej przyziemnie, no na pewno jeżeli się uda wywalczyć ten awans, dobrze by było w dobrym stylu się utrzymać w tej lidze. Wyrobić sobie markę na pierwszoligowych parkietach, a tak jak mówię, potem włączyć się w walkę o play-offy i nie wiadomo, tu obok budują podobno piękną halę, może kiedyś będzie nam dane zagrać na tym boisku na parkietach ekstraklasy. To jest tak, że jak rozmawiam ze sportowcem, który gra na parkiecie, to każdy marzy, żeby zagrać w tej hali, która będzie się nazywać podium. No na pewno wybudują ją szybko, więc taka całkiem realna szansa przed Wami jest. Warto przychodzić na mecze koszykówki? Pewnie, warto. Emocje gwarantowane, także no, nie będę polecał. Proszę, zapraszam, mamy najbliższy mecz tutaj w hali w sobotę o 18. Cała hala pełna ludzi. Mało ludzi przychodzi, bo mało hala pomieści. Wiem, że jakby była większa hala, byłaby do dyspozycji klubu GTK, to byśmy tych ludzi, że tak powiem, więcej zgromadzili na tych meczach, ale na pewno emocje, walka do końca i co? I pewnie zwycięstwo.